Za nami już ponad połowa wakacji. Jak informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, rodziny chętnie korzystają z możliwości, jakie daje bon turystyczny. Do tej pory Dolnoślązacy spożytkowali to jednorazowe wsparcie w wysokości 500 zł na dziecko w całości prawie 97 tysięcy razy, a blisko 220 tysięcy bonów turystycznych częściowo. Na swojej platformie internetowej PUEZUS udostępniamy bon turystyczny dla tych dzieci, które dostają pieniądze z programu Rodzina 500+. Aktywowanie bonu jest bardzo łatwe, ale trzeba najpierw mieć założone konto na platformie internetowej PUEZUS. Bonem turystycznym można płacić na terenie całego kraju do końca marca 2022 roku. Jeśli to coś tam ulży rodzinom w takiej sytuacji trudnej finansowej, to myślę, że tak. Chociaż jestem osobiście za innym rodzajem pomocy. Na przykład? Na przykład zapewnienie jakiejś dostępności dzieciom w przedszkolach, w żłobkach, do nauki języka, do jakichś form sportowych dodatkowych, raczej dawanie jakby wędki, a nie ryby. Bon turystyczny, czy słyszała Pani o czymś takim? Tak, mam aktywny bon. Ma Pani aktywny bon, czyli Pani już korzystała? Po części, trochę tam zostało jeszcze, żeby wykorzystać. No dobra, jest. 500 zł na dziecko to jest dużo. Dlaczego? Bo pomoc jest i można wspomóc turystykę. Bon turystyczny ma być formą wsparcia dla polskich rodzin w sytuacji osłabienia gospodarki przez pandemię COVID-19. ZUS informuje, że w całym kraju za jego sprawą na konta firm turystycznych wpłynęło dotąd ponad 1 miliard 200 milionów złotych. Każda pomoc się liczy, tylko trzeba mądrą pomoc oferować pokoleniom młodym, żeby nie przyzwyczajać jakby do łatwego wyciągania ręki. No myślę, że jest to jakiś impuls do wyjazdów, ale jest to kropla w morzu jakby wydatków. Bon turystyczny można wykorzystać płacąc za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne na terenie Polski, realizowane przez przedsiębiorców i organizacje pożytku publicznego wpisane na listę Polskiej Organizacji Turystycznej.